Cześć, witam wszystkich. Tematem dzisiejszej bokserskiej rozmówki będzie polski perspektywiczny zawodnik, czyli Igor Jakubowski. Igor Jakubowski rodzi się 92 roku w Żorach. Aktualnie zamieszkuje w Koninie. Jest pięściarzem lokalnego klubu bokserskiego Zagłębie, a trenuje pod okiem Andrzeja Goińskiego. Jako kadet występował od 66 kg, następnie jako junior występował w 69. Następnie przeskoczył do 7,5, do 2011 właśnie wspomnianym 7,5, czyli wadze średniej boksował, następnie wybrał się do półciężkiej, a od 2013 jest zawodnikiem wagi ciężkiej w boksie olimpijskim do 91 kg. Tak jak już wspominałem, w Zagłębie Konin reprezentuje ten zawodnik, był to oczywiście jego pierwszy klub. W międzyczasie wybrał się do reprezentować klub z Poznania, PKB Poznań. Największe sukcesy Igora to oczywiście bez wątpienia wicemistrzostwo Europy, zakwalifikowanie się na Olimpiadę oraz wystąpienie tam. Zdobył mistrza Unii Europejskiej. W 2014 wygrał również turniej Feliksa Sztama. Jak zatem widać na ringach europejskich, Igor jest znanym na pewno już zawodnikiem nie tylko dla polskiej czołówki i pokazuje, że nie tylko na polskim ringu sobie radzi. Radzi on sobie również za granicą, a jeżeli chodzi o polskie, no to bezdyskusyjnie osiąga tutaj najwyższe laury. Między innymi 4 medale seniorskie mistrzostw Polski, 3 złote w 2011, 14, 15, jeden brązowy, 2012, trzykrotnie był mistrzem Polski młodzieżowców, 2012, 13, 14, dwukrotnie juniorów, 2009, 10, jeden raz kadetów, 2008. Moją myślą jest, czy Igor powinien, myślą, którą chciałbym oczywiście rozwinąć, czy Igor powinien boksować dalej na ringach olimpijskich, czy powinien udać się na ringi zawodowe. Tym bardziej, że ostatnio patrząc na polski boks zawodowy, tak utytułowanego zawodnika no nie było, który przyszedł na boks zawodowy. Chyba jedynie Paweł Wierzbicki, czy tam może Mateusz Tryc, tak? Tylko że Paweł zaś zdobył ten medal dawno, Mateuszowi Trycowi zawsze brakowało jednego zwycięstwa. A Igor tutaj, no naprawdę, ja myślę, że ten zawodnik mógłby na dobrą ofertę liczyć, ponieważ jego osiągnięcia są naprawdę dobre. Zakwalifikował się na Olimpiadę poprzez zwycięstwo w turnieju w Baku, gdzie naprawdę miał do odprawienia niejednego zawodnika, a kolejno eliminował Josipa Filipiego, Chorwata, Seydę Kesere z Turcji, mistrza Afryki Abouhoumadę, jeżeli dobrze przeczytałem, z Maroka, a w sobotnim finale wtedy wyeliminował brązowego medalista mistrzostw Ameryk, olimpijczyka z 2012 roku, Julio Castillo z Ekwadoru. Także jak widać, ten turniej był bardzo mocno obsadzony i naprawdę ja chylę czoła i myślę, że oglądający również przed Igorem, ponieważ jako jeden z dwóch Polaków się zakwalifikował na te igrzyska olimpijskie. Czyli jak widać, no Polakom przychodzi to z trudem, a Igor wszedł w turniej jak burza i zakończył go jeszcze lepiej. Myślę, że Igor powinien iść już ku boksowi zawodowemu, tym bardziej, że teraz robi sobie porządny odpoczynek, z tego co słyszałem, zalecza kontuzję do końca roku, w międzyczasie trenuje na siłowni, więc miejmy nadzieję, że Igor zaleczy wszystkie urazy, tak żeby na nowy rok mógł w pełni wejść w rywalizację, czy to w boksie olimpijskim, czy zawodowym, ale mega trzymam kciuki za tego pięściarza, ponieważ dla mnie jest to nadzieja. A jeśli chodzi o boks zawodowy, jeżeli Igor zdecydowałby się tam zawędrować, ja mimo wszystko chciałbym, żeby Igor wtedy występował w kategorii półciężkiej do 81 kg, ponieważ no, wystarczy spojrzeć na czołówkę czy to ciężkiej, czy junior ciężkiej w
której Igor byłby, patrząc na limit z boksu amatorskiego, no to są naprawdę już konie. I oczywiście Igor mierzy 1,84 m, czyli dosyć sporo, ale no na tych koni nie wiem, czy na pewnym etapie by to starczyło, zaś w półciężkiej byłby naprawdę, on już by rozdawał karty. No i silny chłop. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Trzymajcie się, cześć.